Dlaczego nie jedzie na mundial Jerzy Dudek? Jurek, było czterech bramkarzy. Jurek, jeżeli by miał być drugim czy trzecim bramkarzem, no to wolałem wziąć zawodników, którzy mogą w przyszłości w tej reprezentacji grać. Nie oglądałem tego, dopiero później gdzieś tam w relacji z rodzicami. Mówię, Jurek, ciebie nie ma. Ja mówię, nie, to jest jakiś żart, żeby po prostu podnieść oglądalność tej telewizji. Jurek, ciebie naprawdę tam nie ma. Mówię, dobrze, to zaraz trener powie, że sorry, nie ta kartka i powie inny skład. I tak się nie stało. Ja jestem teraz nawet strasznie jakby taki rozkojarzony i strasznie jest mi przykro, bo jednak wczoraj nawet przyjechałem po 20 godzinach z Anglii samochodem, bo miałem mnóstwo rzeczy do zabrania. Mówi, idę sobie pobiegać, przecież kurde, muszę, wiesz, jakoś dobrze się przygotować. Pojechałem do Rybnickiego Lasu, goniłem faceta na rowerze, zachowałem się jak wiesz, Rocky w filmie bokserskim, ale niestety będę musiał się przygotować sam dalej do wakacji i mimo tego, wiesz, no, zawsze będę trzymał kciuki z tą strzałą w sercu, będę gdzieś tam trzymał kciuki za naszych chłopaków. Pominął pan również Tomasza Frankowskiego. Tomek, wiadomo, że od jesieni, od października ma problemy ze zdrowiem, problemy ze strzelaniem bramek i po oglądaniu go przez tydzień teraz, a jeszcze wcześniej przed Lifą, no widzę, że ciężko miałbym, żeby go odbudować.